Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Myślę, że dzisiejsze słowo nas bardzo mocno dotyka i niewątpliwie mocno koryguje. Niewiele dzisiaj jest tak ważnych słów jak słowo sprawiedliwość. Odmieniamy to słowo we wszystkich przypadkach. Każdy z nas chce pokazać, że sam jest sprawiedliwy, że, no, mówiąc na skrót, jest w porządku, tak, jest sprawiedliwy. Też niewątpliwie każdy z nas się domaga sprawiedliwości dla siebie, tak, to znaczy, żeby moje prawa były uszanowane. Żeby moje prawa były uszanowane, tak? Wtedy jest sprawiedliwość. No i bardzo często jesteśmy dzisiaj takimi samozwańczymi szafarzami sprawiedliwości. Dość często nie tylko w odniesieniu do siebie, tylko w odniesieniu do innych mówimy, że to nie jest sprawiedliwe. Tak? Chętnie wymierzalibyśmy sprawiedliwość innym. Sprawiedliwość stała się, tak myślę, jednym z najważniejszych bożków dzisiejszego człowieka. Pan Jezus mówi dzisiaj najpierw, że to, w jaki sposób stosujemy sprawiedliwość i w odniesieniu do siebie i w odniesieniu do innych, albo nam otworzy, albo nam zamknie Królestwo Niebieskie. Albo nam otworzy, albo nam zamknie Królestwo Niebieskie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie wejdziecie. Jakbyśmy obrócili kartkę w Ewangelii Mateusza, będziemy na początku 5 rozdziału, bo to jest 20 werset. Na początku 5 rozdziału są błogosławieństwa. W
błogosławieństwach dwa razy jest mowa o wejściu do Królestwa Niebieskiego. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. To jest trzeci werset, a dziesiąty: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebieskie. No to zobaczcie, że nam się wydaje, że sprawiedliwość jest po co? No po to, żebym nie był ubogi. Tak? Znaczy, wyegzekwuję prawnie to, żebym nie był ubogi. I sprawiedliwość jest po to, żebym nie cierpiał. W imię sprawiedliwości protestuję przeciwko swojemu ubóstwu i przeciwko swojemu cierpieniu. W imię sprawiedliwości. A błogosławieństwo mówią: błogosławieni ubodzy, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Najwyraźniej jest jakaś inna miara. Jakaś inna miara jest sprawiedliwości naszej i sprawiedliwości Bożej. Ona dobrze się odbija w tym następnym akapicie. Kto by rzekł swemu bratu: raka podlega wysokiej ręce. Raka znaczy pusta głowo. Mówiąc po prostu: głupku, ty głupku. Kto by mu rzekł: bezbożniku. Tam jest słowo wieloznaczne. W wielu tłumaczeniach są różne desygnaty. Może znaczyć bezwartościowy człowieku, albo może znaczyć właśnie bezbożniku, albo może znaczyć zdrajco. Jest wiele znaczeń, a niezależnie od tego znaczenia, ciekawe, kto uważa, że za słowo można kogoś ukarać piekłem. Kto by rzekł mu: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Ciekawe, kto z nas uważa w ten sposób, że mogę być ukarany piekłem za złe słowo w stosunku do brata. Wasza sprawiedliwość ma być większa, o ile, o co ma być większa? Odpowiedź jest: o Jezusa, o całego Jezusa ma być większa. Jest bardzo piękny tekst w liście do Rzymian, to jest 10 rozdział, że celem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego wierzącego. Nie? Celem, punktem dojścia prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego wierzącego. Czyli każdy wierzący jest sprawiedliwy, czy dochodzi do sprawiedliwości wtedy, kiedy to, jak stosuje się do prawa, ostatecznie go upodabnia do Chrystusa. Już nieraz przytaczałem takie zdanie Benedykta XVI, że prawem Mesjasza jest sam Mesjasz, jest Jego osoba. Nie jesteśmy odniesieni do takich czy innych paragrafów, jesteśmy odniesieni do wzorca osobowego, który jest w Jezusie Chrystusie. O tyle jest większa sprawiedliwość Jego uczniów, która otwiera im Królestwo Niebieskie. I myślę, dobrze rozumiemy, że takiej sprawiedliwości się nie osiąga samemu. Nie, nikt z nas nie potrafi żyć, postępować, myśleć jak Jezus. To może tylko przyjść jako dar, który człowiek może przyjąć. I zobaczcie, ta różnica jest też w ostatnim akapicie już. Sprawiedliwość nie jest od tego, żeby rozstrzygnąć, kto ma rację, ja czy mój przeciwnik. Sprawiedliwość Boża jest od tego, byśmy się pojednali.
ma zupełnie inny punkt wyjścia. Nie? Po ludzku sprawiedliwość egzekwowana dość często ma taką właśnie formę. Rozstrzygnijmy, kto jest winien i kto miał rację. Rozstrzygnięcie zostaje jako mur na wieki wieków między przeciwnikami. Będą się tego trzymać oni, ich dzieci, ich wnuki, ich prapraprapra-wnuki. Sprawiedliwość Boża jest sprawiedliwością zbawczą. Nie chodzi o to, żeby rozstrzygnąć, kto ma rację. Chodzi o to, żeby się pojednać. Żeby być jednomyślni, dosłownie tłumacząc. Żeby mieć te same uczucia, tłumacząc z łaciny. Nie? Dwóch ludzi, którzy są dla siebie przeciwnikami, nie? Mogą być ludźmi, którzy współczują i współmyślą. Wtedy została osiągnięta Boża sprawiedliwość. O tyle jest większa od tej ludzkiej. Wtedy wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Amen.